Uwaga, zwyrodnialec Zbigniew Ziobro zamordował z premedytacją służbowego laptopa młotkiem. Nie znamy szczegółów tego barbarzyńskiego zajścia, lecz z przecieków ze śledztwa dowiadujemy się, że brana jest pod uwagę hipoteza, że Zbigniew Z. potraktował młotkiem laptopa, bo się wściekł. Sam przyznał publicznie, że nie zna się na urządzeniach komputerowych. Istnieje domniemanie, że Z. chciał od swojego laptopa wyciągnąć informację, jak go się włącza. Ten milczał uparcie i Zbigniew Z. najpierw torturował laptopa, wpychając mu igły za czcionki, a gdy to nie przyniosło rezultatów, szaleńczy mamaku furii sklepał komputer młotkiem po twardym dysku i podrzucił trupa do szafy w ministerstwie. Brana jest też pod uwagę hipoteza, że szalony laptop bomber wpisywał plan dnia do laptopa i po umieszczeniu pozycji aresztować Tuska na ekranie pojawiła się informacja: brak wolnego miejsca, zresetuj dysk. I Ziobro zresetował tak jak umiał. Młotek został aresztowany pod zarzutem współudziału w morderstwie laptopa. Młotek mógłby rzucić światło na szczegóły zajścia, gdyby przywiązać do niego latarkę. Ale śledczy jeszcze na to nie wpadli i Młotek na przesłuchaniach milczy jak zaklęty. Trwają też, jak się dowiadujemy, poszukiwania myszy od komputera Ziobry. Gdybyż myszyż mogłyż mówić. Śledczy mają nadzieję, że mysza Ziobry może. Ale na razie sytuacja jest taka, że Ziobro zawinił, a Młotka powiesili. A Ziobro cóż, kiedy wycofa się z polityki, założy firmę zajmującą się utylizacją sprzętu elektronicznego. Okazuje się, że ma w ręku fach. A następcy Ziobry, nauczeni jego doświadczeniem, bo podobno dysk da się odczytać, swoje służbowe laptopy będą mielić i zwracać ministerstwu urny z prochami tych komputerów.